Muzyka nocą. Jedynka Polskie Radio Wschodni Front i Tomasz Ostrowski, dzisiaj jeden z demiurgów muzyki elektronicznej, obok Marka Bilińskiego uważany za prekursora tego gatunku. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam wszystkich. Tomku, lata 80. to są początki twoich muzycznych dokonań. Powiedz, jak zmieniała się ta epoka od czasów analogowych do zapisów zero-jedynkowych, czyli cywilizacji cyfrowej, której teraz funkcjonujemy? Cyfryzacja jest wszechobecna. W muzyce od dawna towarzyszy artystom i tak właśnie lata 80. i rozkwit. W zasadzie ja bym się nawet pokusił o dwie dekady wcześniej, kiedy już ta muzyka, w zasadzie nawet niektórzy dotarłem do takich materiałów, nie za bardzo wiedzieli, jak ją odbierać, ale ona się pojawiła, tak, miała swoje 5 minut, a potem nastąpił boom, lata 80., 90., w zasadzie rozwój tej muzyki głównie opierał się też na technologiach. I myślę, że teraz, mimo że jest to muzyka oparta właśnie na cyfrowych obwiedniach dźwięku, też w zasadzie tutaj emocje i to, co w artystach drzemie, jednak gra pierwsze skrzypce. Więc rozwój na pewno ułatwienie produkcji tej muzyki. Ale nie kosztem ducha, bo mówi się, że ta jednak kultura analogowa, ona niosła pewną głębię, że te produkcje wówczas nie były tak spłaszczone, tak zdigitalizowane podczas na przykład masteringu cyfrowego, który gdzieś zabiera nam na przykład poczucie obcowania z dźwiękiem w przestrzeni. Ja bym to porównał do fotografii. Kiedyś szliśmy z aparatem, mieliśmy 24 zdjęcia i człowiek wiedział, że musi dać siebie wszystko, żeby ta historia miała sens i koloryt. W tej chwili no, nie ma co porównywać, prawda? Trzaskamy na lewo i prawo i co z tego wychodzi, to każdy z wie. Siada przed komputerem i okazuje się, że na 1000 zdjęć mamy 2 czy 3 udane. Podobnie jest i z technologią w muzyce. Duch i myślę, że ten, który no nie ogranicza naszych możliwości, powinien grać tutaj właśnie rolę przewodnią i funkcjonować nie tylko w muzyce, ale ogólnie w sztuce. Tomasz Ostrowski jest dzisiaj naszym gościem i prezentujemy najnowsze kompozycje autora.
zmieniała się muzyka na przestrzeni dekad. Chyba najbardziej słyszymy to właśnie w muzyce elektronicznej. Od takich przestrzennych, bardzo ambientowych działań do techno lat 90. przez te wszystkie współczesne, bardzo progresywne, nafaszerowane bitami, byśmy powiedzieli, gatunki. Ty obserwowałeś te zmiany, właściwie nawet w nich w jakiś sposób uczestniczyłeś. Co dzisiaj ciebie szczególnie fascynuje w muzyce elektronicznej? Technologie. Ja już o tym wspominałem, ale myślę, że warsztat, który ma coraz większe spektrum działania, to jest dla artysty, dla producenta w moim przypadku olbrzymie ułatwienie. Nie było takich możliwości kiedyś, mimo że ta muzyka przecież istniała, funkcjonowała i w przestrzeni te dźwięki były obecne. Fascynuje mnie na pewno nadal kreacja dźwięku. To, w jaki sposób możemy te dźwięki tworzyć, zmieniać, modyfikować, jak możemy dopieszczać pewne takie, bym powiedział, techniczne niuanse związane z produkcją. Dużo zmieniło się w technologii produkcji dźwięku. To jest, myślę, rzecz, której nadal się uczę, bo jak się okazało, nie ma algorytmów, które dopieszczą dźwięk. Tak powiedziałeś, cyfrowa era spłaszczyła nasze możliwości, jeśli chodzi o produkcję dźwięku. Nie do końca. Wszystko i tak pozostaje w naszym zmyśle słuchu i nawet algorytmy, które nie nadążą, i tak będą poddane subiektywnej ocenie producenta. Jego ucho, jego zmysł musi pozostać bacznie takim obserwatorem tego, jak ten dźwięk ma wyglądać. Tomasz Ostrowski jest dzisiaj naszym gościem w Jedynce. I ostatnie pytanie, prezentujemy twoje najnowsze kompozycje. Kiedy ukaże się płyta i co było inspiracją do ich tworzenia? Moje ostatnie dokonania muzyczne to będzie długi taki czas, którym od ostatniego albumu w 2013 roku upłynął dosyć, można powiedzieć, owocną pracą. 7 lat pracy, 7, mam nadzieję, tłustych lat. Ja też taką nadzieję mam, a słuchacze pewnie również oczekują pewnych zaskakujących rzeczy i mam nadzieję, że tak będzie, że te kompozycje, które nadal pozostają uzewnętrznieniem siebie w moim przypadku, będą pozytywnie odebrane przez słuchaczy. Jest plan, żeby pojawiły się na krążku i w cyfrowej przestrzeni. Co cię inspirowało przez te 7 lat? Czy poszukiwałeś pewnych impulsów do kreacji? Nie powiem, że to były łatwe lata. To były takie lata, w których moje emocje były poddane różnym próbom. A jednocześnie muzyka zawsze była środkiem wyrazu, za który chętnie chwytałem. I tak się stało też w tym przypadku. Myślę, że muzyka też była odskocznią od tych codziennych problemów. Tak jak dla nas wszystkich muzyka jest i odtrutką, ale też i terapią. A słuchając twoich kompozycji, rzeczywiście pięknie można unosić się gdzieś wysoko, czego życzymy i sobie, i wszystkim z państwa. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Tomasz Ostrowski był naszym gościem. Dziękuję serdecznie.
Thank you.